Ogromnie miło nam powitać Państwa. Katarzyna Micner i Piotr Jakubowski, dyrektor. Witamy serdecznie, bo to cieszymy się, że zechcieli Państwo z tego zaproszenia tak licznie skorzystać, bo moment jest szczególny, bowiem dzisiaj swoje zwieńczenie zyskuje jeden z najważniejszych projektów realizowanych w historii Domu Spotkań z Historią. Otóż blisko 10 lat temu w tej sali rozpoczynał się cykl spotkań autorstwa profesora Jacka Leociaka, którego najserdeczniej witam, jest oczywiście z nami. Kłaniamy się. Cykl spotkań poświęconych historii dzielnicy północnej, dzielnicy żydowskiej Warszawy, dzielnicy przede wszystkim opowiadanej poprzez losy jej mieszkańców. Cykl cieszył się ogromną popularnością i dość szybko rozrósł się do osobnej publikacji pod tym samym tytułem Spojrzenia na warszawskie getto. Minęły kolejne lata i dzisiaj oddajemy do Państwa rąk monumentalną publikację, biografię ulic, która stanowi zasadniczo rozszerzony materiał zawarty w pierwszej książce. Pojawiły się nowe ulice, jest ich w sumie 12. Niesamowity hołd na rzecz pamięci tej części miasta, przede wszystkim jej mieszkańców. Ja chciałem w tym miejscu najserdeczniej, najgoręcej podziękować autorowi, profesorowi Leociakowi za ten twórczy trud, kunszt. Żar, pasję. Żar, pasję, długo by opisywać. No i również za to, że możemy mieć zaszczyt być wydawcą tej książki. Bardzo za to dziękujemy. Wielki ukłon dla autora, ale tutaj też z nami są współtwórcy tej książki. Jest z nami pan Paweł Wyszpiński, który robił mapy. Nie wiem, czy witamy serdecznie, nie wiem, gdzie się panu udało znaleźć miejsce. Jest Maciej Jeziorek, który robił współczesne fotografie tych ulic. Jest, mam nadzieję, Kasia Kubicka, która robiła projekt graficzny. Nie ma niestety Marka Bieńczyka, który napisał piękne posłowie. Jest wreszcie pan Maciej Siczkowski, który przepięknie przeczytał tę ogromną książkę, tak? I możemy też Państwu dzisiaj zaprezentować audiobook. Naprawdę bardzo, bardzo przejmujący też w tej formie. Także 700 stron, nasza największa jak dotąd publikacja. Audiobook, a od przyszłego tygodnia także e-book do ściągnięcia. Naprawdę wielka wdzięczność dla Jacka, że mogliśmy to realizować. Projekt bardzo duży, wieloetapowy i brało w nim udział dużo wspaniałych osób. Nie mogę tutaj wszystkim podziękować, ale zrobię to na pewno potem. Nie chcę też czytać całej listy osób, które pracowały przy tej publikacji, jest ona długa, ale chciałabym szczególnie podziękować dwóm osobom, bo mam poczucie, że bez nich nie doszlibyśmy do finału szczęśliwego. Chciałam przedstawić Małgosię Purzyńską, która koordynowała całe to przedsięwzięcie. Chodź, Małgosiu. Chciałam powiedzieć,
Chciałam powiedzieć, że to był tylko koniec, który ja koordynowałam, ale naprawdę jest wiele wspaniałych osób, które przy tym pracowało. No ale to był raczej decydujący moment, żebyśmy mogli dzisiaj tę książkę zaprezentować. A druga osoba, też której chciałam bardzo serdecznie podziękować, nie wiem czy jest z nami, to Tomek Kubaczyk, który był odpowiedzialny za skład, to był bardzo kreatywny skład. Fotoedycję, zajmował się też obróbką zdjęć, ale też w ostatnim etapie bardzo nas wspierał merytorycznie, jeżeli chodzi o wybór fotografii. W ogóle bardzo, bardzo ważna była jego rola. Także mu też dziękuję. Nie przedłużam jeszcze tej ja części. No dobrze, tak, i potem ja przedstawię. Tak jest. Okay. Ja tylko dodam podziękowania dla wszystkich partnerów przedsięwzięcia i wspomnę, co szalenie istotne, że publikacja została sfinansowana ze środków Miasta Starszego Warszawy i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziękujemy, a teraz zapraszamy na rozmowę z autorem. Pani Beata Chomątowska będzie prowadziła rozmowę, a pan Maciej przeczyta fragmenty książki. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Nalewki. Śmierć zagrzebana jest w ziemi. Na powierzchni toczy się życie. Setki warszawiaków w czynie społecznym cegła po cegle usuwają gruz. Cegły wędrują z rąk do rąk. Martwą ciszę wypełnia huk maszyn i ludzki gwar. Otwiera się rozległa przestrzeń. Urbaniści z Biura Odbudowy Stolicy wytyczają tam nową arterię, która odbiega od linii nalewek, dotykając śladu dawnej ulicy jedynie między Nowolipkami i Anielewicza, aż do skrzyżowania z nieistniejącą Gęsią i Franciszkańską, niegdyś jednym z najruchliwszych punktów Muranowa. Dzisiejsza ulica Andersa nie biegnie więc traktem przedwojennych nalewek. Znacznie odbiega od ich linii. Tak jakby nie chciała dotknąć miejsca po nalewkach. Jakby się temu miejscu uchylała, umykała mu, albo też odwracała się od niego, porzucała, zostawiała na pastwę nowych chodników i nowych domów. W stolicy międzywojennej Polski tylko planowano budowę metra, lecz go nie zbudowano. Na kierunku wschód-zachód kolej podziemna miała biec od ulicy Wolskiej do Dworca Wschodniego. Linia północ-południe miała łączyć plac Wilsona z placem Unii Lubelskiej. Roboty miały się rozpocząć w połowie lat 40. Zaczęły się wojna i okupacja, powstanie w getcie warszawskim, powstanie warszawskie, wszystko przepadło. W 1945 roku wydawało się, że na drugim brzegu Wisły nie ma już Warszawy, jak śpiewano w jednej z ówczesnych piosenek. Ale Warszawa była, choć nie taka jak przed wojną. Niemal natychmiast podjęto ideę budowy metra. Z rozmachem, nastał bowiem czas porywających wizji. Jedna z węzłowych stacji metra miała powstać na dawnych nalewkach, obok Pałacu Mostowskich, naprzeciwko Ogrodu Krasińskich. Taką wizję snuł autor artykułu zamieszczonego w Trybunie Ludu z 22 grudnia 1951 roku. Jest rok 1955. Wsiadamy, aby nie tracić czasu, do metro. Schody wynoszą nas do pięknego holu, mieszczącego się w budynku opodal Pałacu Mostowskich. Wychodzimy na Aleję Nowotki. Po dwóch jezdniach, 9 metrów szerokości każda, pędzą w obu kierunkach samochody, motocykle, autobusy. Środkiem, na miejscu dawnego torowiska tramwajowego, szeroki pas zieleni. Jezdnie oddzielają od chodników dwa niewiele węższe pasy zieleni. Szerokie chodniki tętnią ruchem. Wielkie magazyny i sklepy, zakłady zbiorowego żywienia mają charakter wielkomiejski. Korzystają z nich nie tylko mieszkańcy okolicznych bloków, ale również mieszkańcy Muranowa, Mirowa, Żoliborza, Nowego i Starego Miasta, a nawet bardziej odległych dzielnic. Przejeżdżam często metrem pod nalewkami. Jechałem kiedyś ze stacji Ratusz Arsenał w kierunku Dworca Gdańskiego. I nagle pociąg się zatrzymał. Zgasło światło. Utknęliśmy w wagonie ciemno, duszno i ciasno, bardzo ciasno i bardzo duszno. Siedzieliśmy zamknięci w wielkiej rurze zakopanej w ziemi. Być może tam, gdzie miała być niewybudowana nigdy stacja Muranów. Wydostać się stąd jak najszybciej. Uciec, ale dokąd? Na nalewki?
na Nowotki czy na Andersa? A może na Gęsią, której nie ma, lub na Anielewicza, która jest, ale której w tym miejscu nie było? Jak długo stoimy? 70 lat czy tylko minutę? Rozbłyska światło, czuję szarpnięcie. Ruszamy. Po wojnie nalewki bytują w przestrzeni snu i wyobraźni, stają się bohaterem miejskich legend o duchach Żydów i żydowskich skarbach. Egzorcyści przychodzą i odchodzą, a pod zagrzebanymi w ziemię sklepieniami piwnic wciąż tkwią resztki ludzi i resztki miasta, w którym żyli. Mocne, wrośnięte w głąb korzenie. Po stacji metra Muranów można się dziś poruszać tylko we śnie, tak jak po całych przedwojennych nalewkach. Oniryczna wędrówka nie napotka tu żadnych przeszkód. Korytarze podwórek zwielokrotnią się, oficyny kamienic zaczną się tłoczyć i zachodzić na siebie, uliczny gwar będzie jak szum fal Morza Martwego. Wejście do metra opodal Pałacu Mostowskich zaprowadzi nas schodami w dół, bardzo głęboko, przez muranowski gruz i popiół ku warstwom naniesionym podczas kolejnych zlodowaceń, ku pokładom czwartorzędu i trzeciorzędu, aż po najstarsze skały osadowe z epoki kredy. Białe, szare i piaszczyste margle. Dobrze, ponieważ trzeba jakieś elementy zaskoczenia tutaj wprowadzić, to czy poznaje pan to? To jest numer Nowych Książek. Na okładce mamy naszego bohatera, który siedzi tutaj obok, z września 2010 roku. Muranów to moje miejsce. I chciałam zacytować fragment, który pewnie pan pozna z tego wywiadu i zapytać, czy to jest ciągle aktualne, tak na początek. Mówił pan wtedy, ciągnie mnie w kierunku granicznych rejonów, żeby zobaczyć, jak to jest. To bardzo koresponduje z tym, co przed chwilą było, przeczytał tutaj pan. Wydaje mi się, że to jest niezwykle płodne poznawczo, ale trudne i niebezpieczne, bo można zejść na manowce. Jestem tego świadomy. Dlatego trzeba utrzymywać dystans wobec przedmiotu i wobec siebie, żeby nie pokochać za bardzo siebie samego za to, że się człowiek tym zajmuje. To trudne doświadczenie, ale życie w ogóle jest trudne. Czy coś się zmieniło od tamtego czasu w pana postrzeganiu tego miejsca, które w zasadzie nie wiem jak nazywać, bo miejsce po getcie, ulice żydowskiej Warszawy? Bo to jest więcej niż Muranów oczywiście. Nie, mało się zmieniło, zaraz odpowiem, tylko chciałem, bo rzeczywiście jestem zaskoczony, że pani to przyniosła, ten egzemplarz, bardzo dziękuję. I chciałem powiedzieć, że zdjęcie na okładce i zdjęcie w środku numeru robił mój przyjaciel Andrzej Bernat z Nowych Książek, który już nie żyje i jakoś chcę go wspomnieć w tym momencie. No więc właśnie, no czy to jest to samo uczucie, jakby doświadczenie? Ja powiem tak, że no to wędrowanie po tych ulicach z tą świadomością właśnie, że się tam człowiek porusza w tych różnych warstwach czasu, przestrzeni i gleby, prawda, w tych różnych stratygraficznych takich przekrojach, to ono jest męczące. Jest męczące i to nie jest taka radość spotykanie się czy konfrontowanie się ciągle z tymi właśnie takimi granicznymi doświadczeniami. Jest, no coś takiego jest, jak tam krążę wokół tego od dawna, no, coś mnie tam ciągnie, ale to nie jest żadna, znaczy to nie jest wiedza radosna, tak bym to powiedział. To jest wiedza gorzka, wiedza taka no, przytłaczająca bardzo czasami. I trudna, no i trzeba to nieść jakoś. No. W tej chwili jakoś mam taki nastrój, że nie radziłbym nikomu postępować tą drogą, bo jest smutno. No. Ale co w takim razie sprawiło, że wrócił pan na tę ulicę? Przy okazji rozumiem, że były jakieś kolejne spacery też, nie tylko tak jak pan wspominał po mapie, ale też jeszcze raz po tych ulicach, no bo mamy 6 dodatkowych ulic w książce, oprócz tych, o których już mogliśmy przeczytać, czyli to jest, nie wiem, czy wszyscy państwo macie książkę, Sienna, Chłodna, Nowolipki, Smocza, Niska i Nalewki.
To są dodatkowe. Mhm. No, ja nie wróciłem, no ja tam nigdy stamtąd nie wychodziłem jednak. Ja cały czas chodzę i chodzę i dosłownie, i wyobraźni, także tutaj się w tym sensie nic nie zmieniło, a od jakiegoś czasu zacząłem myśleć, że no trzeba jednak to rozbudować, no tą pierwszą część, prawda. I przede wszystkim, co jest dla mnie tutaj niezwykle ważne i chciałbym, żeby to mocno jakby zabrzmiało, przede wszystkim chciałem jakby przekroczyć taką gettową barierę, że tak powiem. No bo tytuł pierwszej publikacji to są spojrzenia na warszawskie getto, tylko dlatego taki tytuł, bo pod tym tytułem spotykaliśmy się właśnie tutaj, tu w tej sali przez no, co najmniej rok, jeśli nie więcej. Ja urządzałem takie właśnie spacery po różnych ulicach i różnych miejscach i część z tego znalazła się w tej właśnie publikacji Spojrzenia na warszawskie getto, no ale ten tytuł jakby wydaje mi się ograniczał zakres tej książki, jakby wpychał ją w taką niszę trochę, że to jest taka książka o getcie, że, no, że jeszcze raz, prawda, i tak dalej. To nie jest książka, to nie była już poprzednio książka o getcie i tym bardziej to nie jest książka o getcie, to jest książka o ulicach żydowskich Warszawy od narodzin do zagłady. Taki jest jej tytuł i teraz ten tytuł jest w pełni adekwatny. Zależało mi właśnie na pokazaniu ciągłości i trwania i na przełamaniu tego stereotypu, który wciąż pokutuje, który jest niezwykle krzywdzący i tak jak stereotyp nieprawdziwy na tym widzeniu Żydów tylko w perspektywie zagłady, jako ofiar zagłady. Prawda? Jak myślimy Żydzi, no to myślimy właśnie Holokaust, prawda? To się tak jakoś z nami wiąże. Nie, w tej książce oczywiście czas getta jest takim czasem kulminacyjnym. I jeśli chodzi o proporcje objętości, to on się składa z trzech części. Historia, czas getta i epilog. I ta historia do 1939 roku i czas getta, to one są objętościowo równorzędne. Nie ma tam żadnej różnicy. Epilog jest tylko zwarty, krótki, dynamiczny. Więc to, co najważniejsze jest dla mnie w tej książce, to jest właśnie ciągłość i trwanie. Bo nigdy nie pojmiemy w pełni grozy Holokaustu, jeśli nie zdamy sobie naprawdę sprawy z tego, co zostało zgładzone. Prawda? I ja w tej książce staram się, tylko się staram pokazać, co zostało zgładzone. Setki lat życia tutaj, w ich mieście, bo to było ich miasto, to była ich miejsce, prawda? Ich przestrzeń. Przestrzeń tych Żydów, którzy tu co najmniej od połowy XV wieku mieszkali. Od połowy XV wieku mamy świadectwa pisane. Kiedy tutaj przyszli, nie wiem, prawda? I żaden historyk nie wskaże konkretnej daty. Ale już w końcu XV wieku zostali pierwszy raz wygnani z Warszawy. I historia Żydów warszawskich to jest historia wygnań i powrotów, ekspulsji i tego nawracania. Aż w końcu wszyscy trafili na Auschwitz i już ich nie ma. A co sprawiło, że wybrał pan akurat tę ulicę? Bo jest ich znacznie więcej, wiemy dobrze. Ulic na obszarze byłego getta jest 69. No i o 69 nie można pisać książki, bo to byłoby niemożliwe, niestrawne, idiotyczne i nigdy bym się czegoś takiego nie podjął, bo to nie jest encyklopedia. Ale będą namawiać, na pewno będą namawiać, żeby pan napisał kolejne części, ale czemu tym razem akurat taki wybór? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie, chociaż jakby zawsze jest to w jakiś sposób wypadkowa decyzji i przypadku, prawda? No. Podstawowe kryterium, znaczy są dwa kryteria podstawowe, wybór wszystkich ulic, nie tylko tych nowych, prawda? Jest ich 12.
one się jakby znalazły no, pod moją lupą, że tak powiem, dlatego, że ja uznałem, że one są w jakiś sposób ważne w historii żydowskiej Warszawy i w historii tego czasu getta. Że one są w jakiś sposób ważne, na różne sposoby ważne. Ulica Leszno, prawda, no była taką najgłówniejszą arterią getta, ale przecież była jedną z głównych ulic w ogóle XIX-wiecznej Warszawy, prawda? Więc czy ulica Chłodna na przykład, to są ulice, powiedziałbym, pryncypialne i one się musiały znaleźć dalej. Musiały się znaleźć ulice legendy, ulice symbole, ulice mity, no tak jak Krochmalna i Nalewki, prawda? No, nie wyobrażam sobie tej książki bez Krochmalnej i bez Nalewek, ale są też mniej oczywiste ulice, prawda? No takie, które właśnie jakby rzadko w ogóle są wymieniane, nawet nie, ludzie nie wiedzą, gdzie takie ulice są czy w ogóle są. No na przykład Niska, prawda? No ta Niska to taka uliczka, która jest zupełnie schowana i o niej nic nie wiadomo. Ja się dopiero kiedy zacząłem tą Niską zajmować, przede wszystkim dlatego, że moja córka tam zamieszkała na tej Niskiej, no pomyślałem sobie, no jak ona mieszka na Niskiej, to ja muszę coś o tej Niskiej wiedzieć, prawda? No i tak sobie myślę, że warto, żeby ona też coś wiedziała. No. I zacząłem naprawdę grzebać i okazało się, że tak jest, materiałów jest bardzo mało, bardzo mało. Na przykład ikonografii jest dramatycznie mało, po prostu. Natomiast, no, po pierwsze, proszę Państwa, Niska razem z tymi ulicami wokół niej, czy blisko niej, jak właśnie Stawki, czy Miła, czy Wołyńska, to są po prostu obszary potwornej nędzy. Nie zdajemy sobie sprawy, nie wiem, no powszechnie chyba nie zdajemy sobie sprawy z tego, że Warszawa do 1939 roku i po 1945 też, ale do 1939 roku była obszarem naprawdę nędzy. To były jakieś te pryncypialne ulice tutaj śródmiejskie, europejskie. Mamy zdjęcia ze Śródmieścia, mamy zdjęcia z Krakowskiego Przedmieścia, ze sklepu Baczewskiego tutaj na przedstawiciela tej lwowskiej firmy fantastycznych wódek na miejscu pomnika Bolesława Prusa. No to jest dobre miejsce. Sam bym chciał tak właśnie się usytuować koło Baczewskiego, prawda? Ale to były okładki magazynów kolorowych. Tej Warszawy prawdziwej, tej Warszawy nędzy nie znaliśmy. I Niska to jest właśnie ten biegun nędzy. No, a poza tym Niska, jeśli chodzi o getto, o czas getta, też nie wiem, czy Państwo o tym wiedzą, ja sobie właśnie wtedy zdałem dopiero sprawę, że te słynne zdjęcia z raportu Sztropa, pamiętacie Państwo, raport Sztropa, powstanie w getcie warszawskim i dołączony cały album zdjęciowy do raportu Sztropa dla Himmlera sporządzonego. I tam są takie słynne zdjęcia, taka seria zdjęć ludzi skaczących z płonącej kamienicy. Bardzo znane, ikoniczne. No więc te zdjęcia pokazują kamienicę na Niskiej 15. To jest Niska 15, to jest ta kamienica, dokładnie ta. Teraz tam jest szkoła, jest liceum dokładnie w tym miejscu. No więc to są takie wybory. Często to jest przypadek. No. Wydaje mi się, że Nalewki są tutaj ulicą szczególną, może się mylę, ale no to jest ulica, z która rzeczywiście istnieje tylko już w wyobraźni. W dodatku ma swoją fałszywą siostrę biegnącą przez podwórko między już współczesnymi blokami, prostopadle do tych Nalewek, które kiedyś tam przebiegały. I jest tam ciekawa też tablica, nie wiem, to pewnie pan też zwrócił na to uwagę, na której jest historia ulicy Nalewki właśnie na budynku, gdzie nie ma ani słowa o tym, że to nie jest to miejsce, gdzie przebiegała ta oryginalna ulica. Pan był zresztą pomysłodawcą i rozpoczął pan takim apelem zabiegi o to, żeby do obecnej nazwy bohaterów getta, no bo to jest jedyny zachowany fragment oryginalnych Nalewek, dołączyć też nazwę
dawne czy historyczne nalewki. Nic z tego niestety na razie nie wyszło. Ale pan oczywiście nalewkami się zajmował też od dawna, to nie jest jakaś nowa ulica, ale czy w trakcie teraz tej kwerendy coś może udało się nowego w ramach tej archeologii miejskiej odkryć dotyczącego tych nalewek historycznych? No, ja zaraz też na to odpowiem, ale nawiązując do tej batalii, o której pani mówi, chciałem wykorzystać to nasze spotkanie i bardzo państwa poprosić o pomoc, bo ja wciąż uważam, że ten kawałek autentycznych, prawdziwych nalewek od ulicy Długiej do mniej więcej bramy Ogrodu Krasińskiej, to jest 200 metrów, gdzie jest autentyczny bruk z kostki, gdzie są autentyczne szyny tramwajowe, powinna tam powrócić nazwa nalewki, bo ona była od zawsze nalewkami, ta ulica. Teraz, od 50. lat nazywa się ta ulica Bohaterów Getta. Na tym odcinku nalewek nigdy nie było getta. Nigdy. To była ulica Aryjska, można powiedzieć, cały ten odcinek. Więc bardzo państwa proszę, pomóżcie w tej inicjatywie. Ja już nie wiem, no ja też no różne rzeczy robiłem. Zostałem nawet nazwany antysemitą właśnie przez to, że chcę zmienić nazwę Bohaterów Getta, że w ogóle tam i tak dalej. I to, no po prostu to są śmieszne rzeczy, ale to jest poważna sprawa dla mnie. Mi się wydaje, że to jest ważne, że ta symbolika właśnie w Warszawie, gdzie wszystko zostało przewrócone do góry nogami, gdzie niczego tak naprawdę nie ma na powierzchni, prawda? Gdzie wszystko gdzieś jest poruszone, ulica jest o takiej nazwie, której nie miała, a ta, która miała, jest gdzie indziej i tak dalej, i tak dalej. Nawet budynki są przesunięte przecież. To te budynki, które cudem ocalały, to jeszcze ruszyły w podróż swoją. Pamiętacie ten kościół państwo doskonale, kościół karmelitów na Lesznie, to on też się przesunął. Wszystko jest tutaj poprzesuwane w tej Warszawie. To niech do jasnej cholery będzie w tym miejscu, w którym była ulica Nalewki. No, dlaczego ma nie być? Co to jest takie? Tam nie ma żadnych adresów, tam nie trzeba zmieniać meldunków, tam niczego nie ma, tam jest tylko arsenał. No niech państwo jakoś tak pchną tą sprawę, bo ja sobie już nie radzę. No. Teraz wracam do nalewek. Czy coś nowego? No, czy coś nowego? Nalewki to jest uniwersum. Nalewki to jest kosmos, naprawdę. I ja tylko odrobinę jakby wniknąłem w ten kosmos. No. I co dla mnie było na przykład nowego, to jest fantastyczna opowieść o księgarniach i wydawcach, którzy na tych nalewkach byli. I ja to obliczałem sobie tak nawet no, topograficznie, że na ulicy Nalewki co 60 metrów była księgarnia albo wydawnictwo. Wyobraźcie sobie państwo? Co 60 metrów. A ulica jest taka, znowu nie była taka strasznie długa przecież, no. Ale miała te swoje, nie wiem, 2,5 kilometra, no nie wiem, 2 kilometry, już nie pamiętam. No, przydałaby się taka ulica dzisiaj w Warszawie. No nie ma takiej ulicy w Warszawie, no i nie będzie, niestety. No więc to na przykład było nowe, albo ta restauracyjna jakby część nalewek. Przecież tam było, no też jakby w każdej kamienicy był zajazd, bar, restauracja drugiej, trzeciej, czwartej kategorii, ale była, prawda? Były jakieś, no takie, no to jest też fantastyczne. Znaczy, tam było wszystko. Tam była rozrywka, produkcja, że tak powiem, warsztaty, magazyny. Stamtąd szły iskrówki do Władywostoku. Kupowało się jakieś tam właśnie bele bawełny, prawda? Sprowadzało się ten materiał, którym się tutaj handlowało na nalewkach, na gęsiej. Na gęsiej była taka ta bawełniana, jakby bawełniane centrum. No, po prostu mnóstwo fantastycznych rzeczy. I w tym wszystkim, jeśli sobie pomyślałem, że już niczego nie ma, bo niczego nie ma, dosłownie, oprócz tego bruku i tych szyn,
zróbcie to, żeby to były chociaż nalewki. No. To kiedy pomyślałem sobie, że już niczego nie ma, to przecież przypomniałem sobie, że jest to drzewko. No. Ta mirabelka tam rośnie na tej ulicy, która się teraz nazywa Andersa, prawda? Ale to jest nalewki 28, już nie pamiętam tego numeru. A już nie rośnie. Nie, no ale właśnie ja chciałem tą dramaturgię taką tutaj Państwu przedstawić właśnie. I pomyślałem sobie, że jest to drzewko, no. Czyli jest coś, co można dotknąć. Coś organicznego i coś, co można powiedzieć w swoim takim organicznym życiu pamięta tamte właśnie, czasy. To Państwo już nie z Barbarą Engelking użyliście tej metafory pierwszy raz w getcie warszawskim, że o korzeniach pamięci, że te korzenie to są też korzenie drzew, które tam no tak, rosną ale, do dziś. No tak, ale deweloperzy mają w nosie korzenie pamięci i po prostu wyrżnęli tą mirabelkę i koniec. No. Natomiast jest nadzieja, proszę Państwa, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że jest cały wielki taki botaniczny, że tak powiem, projekt, że okazało się, że jakaś rodzina z tego Andersa, która wyemigrowała do Australii, zabrała ze sobą te owoce mirabelki, bo to była znana w ogóle w sąsiedztwie znane drzewko. Tam się zbierało te mirabelki, które opadały, robiły kobiety dżemy i tak. No, i komu to przeszkadzało, prawda? I te owocki zostały jakoś tam, ja się na tym nie znam, prawda? Ale generalnie można to powiedzieć tak, zostały przeszczepione i jakieś takie te sadzonki wyhodowano z tej właśnie mirabelki i te sadzonki teraz są przetransportowane do Warszawy i pan profesor z Instytutu Sadownictwa nadzoruje cały proces tego przeszczepienia sadzonek, bo to jest bardzo trudna sprawa, nie wiadomo, czy one się przyjmą, no trzymamy kciuki, żeby się przyjęły i na złość tym wszystkim psują, po prostu zasadzimy jeszcze raz tą mirabelkę. Poprosimy może następny fragment. Ulica Chłodna, Tuwim i Miłosz. Był czas, kiedy na Chłodnej mieszkało dwóch wielkich poetów. Jeden, późniejszy laureat Literackiej Nagrody Nobla z 1980 roku, drugi obdarzony w 1935 Złotym Wawrzynem Akademickim przyznawanym na wniosek Polskiej Akademii Literatury, a także Nagrodą Literacką Miasta Łodzi z 1949 roku. Bez nich nie można sobie wyobrazić poezji polskiej w XX wieku. Czesław Miłosz mieszkał, a raczej przemieszkiwał na Chłodnej w 1932 roku, studiując wówczas przelotnie na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i przemieszczając się w trójkącie Warszawa-Suwałki-Wilno. Odnotowany w papierach uczelnianych adres Chłodna 39A to kamienica, która do późnej jesieni 1941 roku znajdowała się w obszarze dzielnicy zamkniętej, niedaleko jednej z bram do getta, na rogu Chłodnej i Wroniej. Julian Tuwim wraz ze świeżo zaślubioną Stefą Marchew z Tomaszowa przyjechali z Łodzi do Warszawy w 1919 roku i zamieszkali w czteropokojowym mieszkaniu przy Chłodnej 6. Kamienica ta w grudniu 1941 roku została przyłączona do getta. Tuwim nie miał łatwego życia w II Rzeczypospolitej. Polak, Żyd, polski Żyd, uwierał i jednych, i drugich, jednych bardziej. W perspektywie zamkniętej, totalistycznej, narodowo-katolickiej wizji kultury ONR Falangi, czyli tzw. bepistów, od inicjałów ich przywódcy Bolesława Piaseckiego, był całkowicie zbędny. Więcej, przeszkadzał, bruździł, zachwaszczał, zatruwał, mamił, otumaniał, podjudzał i deprawował. Jan Józef Lipski w książce o katolickim państwie narodu polskiego obficie cytuje falangistowską publicystykę. Zdegenerowanie artystyczne zostało spowodowane dopuszczeniem Żydów, Sikh, i ich wpływów. Można było przeczytać w 1936 roku w numerze pierwszym Ruchu Kulturalnego, jednego z organów prasowych Falangi. W tej samej gazecie, rocznik 1937, numer 3, autor marzy, jakby tu sprawić, aby
Cała Polska nie słuchała przez radio właśnie w niedzielę rano właśnie Chopina, granego właśnie przez Rubinsteina i Hubermana. Inny zżyma się na zdegenerowane wypociny jazzowe w postaci warsami, goldami i kataszkami cuchnących foxtrotów i tank, przerobionych z kahałowych melodii i dyrygowanych przez rasowego Fittelberga. Falanga, rocznik 1938, numer 43. Tuwimowi w publicystyce narodowo-prawicowej dostawało się często i boleśnie. Łagodny przykład. Polska poezja rozpaczliwie walczy z zakłamaniem spadku po Leśmianach i Tuwimach o szczerość w tworzeniu i polskość. Ruch kulturalny. W prasie falangistowskiej pojawiały się napaści na pisarzy jako Żydów bądź jako zażydziałych. Tuwim nie był osamotniony. Tylko Tuwim mógł się jednak zdobyć na taką odpowiedź. Brawurowy, szyderczy, z niebywałym sarkazmem, ale też goryczą pisany Mój Dzionek. Wiersz z 1926 roku, z czasów mieszkania na Chłodnej. Przytaczam w całości, bo tylko całość oddaje w pełni szatański humor, odwagę i duchową wolność Tuwima. Ledwo słoneczko uderzy w okno złocistym promykiem, budzę się chorzy i świeży z antypaństwowym okrzykiem. Zanurzam się aż po uszy w miłej, moralnej zgniliźnie i najserdeczniej uwłaczam Bogu, ludzkości, ojczyźnie. Komunizuję godzinkę, zatruwam ducha, a później albo szkaluję troszeczkę, albo gdy święto jest, bluźnie. Zaśmiecam język z lubością, znieprawiam, do złego kuszę, zakusy mam bolszewickie i sączę jad w młode dusze. Czasem mnie wujcio odwiedza, miły, niechlujny staruszek. Czytamy sobie, czytamy, Talmudzik, Szulchan Aruszek. Z wujciem, jewrejem brodatym, emisariuszem Sowietów, śpiewamy pierwszą brygadę. Chodzimy do kabaretów. Od oficerów znajomych wyłudzam w czasie kolacji sekrecik jakiś sztabowy lub planik mobilizacji. Często mam misje specjalne. To w Druskiennikach, to w Kielcach. I wywrotowców werbuję na rozkaz Moskwy do Strzelca. Do domu wracam pogodny, lekki jak mała ptaszyna. W cichym mieszkaniu na Chłodnej czeka drukarska maszyna. Odbijam sobie, odbijam zielone dolarki śliczne, komunistyczną bibułę, broszurki pornograficzne. A potem mała orgijka w ramionach płomiennej hajki. Mam w domu taką sadystkę z odeskiej czerezwyczajki. I choć mam milion rozkoszy od hajki krwawej i ryżej, to ciężko mi. Nie na sercu, lecz wprost przeciwnie i niżej. Niech się ciężarem tym ze mną podzieli któryś z rodaków. Mój Boże, ile tam siedzi głupich, endeckich pismaków. Tak znajomo zabrzmiało, jak różne teksty nieironiczne bynajmniej. To ja teraz, żeby trochę odejść od tego, zadam pytanie proste. Która z tych ulic jest dla pana osobiście najważniejsza? No nie, nie ma takiej jedynej ulicy. No, to takim idąc tropem czysto biograficznym czy autobiograficznym, to bym powiedział, że to Nowolipie, Nowolipki, Smocza. No bo to są takie najbliższe moich terenów ulice, prawda? To tak. No, no to są one bliskie, ale tak na zasadzie właśnie aktu urodzenia, można powiedzieć, tam świadectwa urodzenia. No a tak to... No każda jest inna, a jak państwo, mam nadzieję, będą czytać tę książkę, to wydaje mi się, że jedną z rzeczy, które tam jakoś się ujawnią, sądzę, to jest taki paradoks pewien. Mianowicie, nawet nie tylko każda ulica tam opowiedziana, ale tam no, ten dom każdy, czy kamienica, są naprawdę swoiste, indywidualne i niepowtarzalne. Są jedyne w swoim rodzaju. Natomiast coś takiego się dzieje, że ta opowieść złożona z tych wielu, wielu, wielu warstw, ona jakby układa się w taką jakąś spójną melodię. Spójną w sensie pewnego klimatu, prawda? Pewnego
kolorytu, no nie wiem, pewnego takiego świata właśnie. Takiego świata, który ma swoje cechy rozpoznawalne. On jest różny, on jest wieloraki, prawda? No, ale jest rozpoznawalny jako ten, a nie inny świat. Więc jest to taka różnorodność w jedności jakiejś. No. I to jest dla mnie ważne i myślę, że w tym sensie trudno mi wydzielić jakąś jedną czy drugą ulicę, prawda? Każda ma swoją historię, każda ma swoją jakąś tam, nie wiem, no temperaturę, że tak powiem. No, ale ta temperatura to jest właśnie puls miasta, które już nie istnieje, ale ten puls bije cały czas. To jest jakiś, kurczę, jakaś tajemnica, no. Chciałbym, żebyście to Państwo odczuli. Jeśli chociaż trochę to odczujecie, to po prostu będzie sukces mój, naprawdę. No właśnie, no ja zmierzałam do czegoś tutaj, bo tak jak Pan podkreślał, że to nie jest jakaś historia getta, to co Pan robi, tylko to jest tak zwana miejska archeologia, zbieranie okruchów miejskiej archeologii. Czyli inne spojrzenie, tutaj nawiązuję do tego tytułu poprzedniej edycji, na miejsca znane dzisiaj oglądane. I chciałam poprosić o podzielenie się doświadczeniem, jak pan postrzegał Nowolipie, ulicę, na której pan mieszkał jako dziecko, i co się zmieniło, kiedy nastąpiło to takie olśnienie, jak to było. Nie wszyscy to wiedzą, mam nadzieję. Znaczy w ogóle, wiecie Państwo, jest taki paradoks, jak wracacie do miejsc dzieciństwa, to w sensie czysto, że tak powiem, fizykalnym, no nie wiem, takim właśnie naturalnym, no fizycznym, dzieje się coś dziwnego, bo nagle okazuje się, że to miejsce jest małe. Prawda? Ma takie małe gabaryty po prostu. I dla mnie ta ulica Nowolipie i to podwórko tam, na którym się wychowałem, uczyłem Jaki się. Jaki to był adres? Nowolipie 18, ten współczesny, a Nowolipie 40-42, dawny. Więc to podwórko tam, to wszystko było ogromne. To był świat, naprawdę. Ja tam w ogóle byłem zupełnie samowystarczalny w tym świecie. Bo w ogóle tak fantastycznie Lachert zaprojektował ten Muranów, że mogliśmy się czuć jakby w takich ogniwach tych osiedli, które są zamknięte, oddzielone od ulicy, prawda? I mają taką otwartą strukturę oczywiście. Nie ma tu nic, to nie ma nic wspólnego z podwórkami, studniami czynszowych kamienic właśnie. To jest bardzo otwarte, nasłonecznione, ale jednocześnie jest takie jakby zamknięte. No, ja na przykład mieszkałem w takim miejscu, gdzie po prostu z mojego podwórka szedłem 150 metrów czy 120 może do przedszkola, a potem z tego przedszkola można było iść następne 100 metrów do szkoły. Więc to było miasteczko. I ja poza tym miasteczkiem nie widziałem świata. Jak ja przechodziłem na drugą stronę Marchlewskiego, nie wiem czy Państwo wiedzą, gdzie to było, Marchlewskiego, to już była inna wyprawa. To było inne miasto i tak dalej. No więc teraz jak ja wracam na Nowolipie, no to wszystko jest takie małe. Wchodzę na to podwórko, a tam samochody stoją i ja się przeciskam między samochodami, żeby dojść do mojej klatki schodowej, ale ja tam nie mogę wejść, bo ta klatka jest domofonem i jest zamknięta i zostaje na zewnątrz. No więc to jest takie przykre trochę uczucie. Ale czy pan wiedział wtedy w dzieciństwie, że to jest żydowska ulica? A skąd? Jeszcze nie czytałem przewodnika po getcie warszawskim przecież wtedy. Nie, no właśnie to rodzice jest... Rodzice nie wspominali. Nie, rodzice nic nie wspominali. Rodzice moi nie są z Warszawy, nie byli z Warszawy. Nie są z Warszawy, mama z Krakowa, tata z Łodzi. Więc oni się tutaj sprowadzili. Ja jestem dopiero warszawiakiem w pierwszym pokoleniu. Nie. Nikt nie wiedział, proszę Państwa. I naprawdę trzeba jakby skończyć z tymi mitami, że nikt nic nie wiedział. Nie wiedzieliśmy, gdzie mieszkamy. Naprawdę. I temu zapomnieniu bardzo pomagały różne decyzje władz, prawda? Pani Beato, pani najlepiej wie,
i zna życie i twórczość Lacherta. I wie pani, że Muranów został, ten Muranów południowy zaprojektowany przez Lacherta został zaprojektowany i realizacja jego już od początku napotykała na trudności i była po prostu jakoby zmieniana. Lachert zaprojektował surowe budynki na nasypach gruzowych i zbudowane z cegły, która jest zrobiona ze zmielonych gruzów getta warszawskiego. I pan mieszkał właśnie w jednym z takich domów. Tak, ale ja już mieszkałem w domu, który został otynkowany, a Lachert nie zamierzał tego tynkować. Lachert chciał zostawić fasadę tą taką brunatno-krwistą fasadę. Jak państwo widzieli te muranowskie cegły, takie prawdziwe, to tam można dostrzec barwę krwi, takie jakby takie żyłki krwawe. No może ja już mam jakąś obsesję, nie wiem, ale on, to tak wyglądało, prawda? I to zostało zatynkowane, bo podobno mieszkańcy się skarżyli na to, że są takie smutne domy, że takie bure, prawda? No więc od tynkowania się zaczęło zapominanie o Muranowie. Potem te szlaczki były tam robione na gzymsach. Lachert nie zaprojektował żadnych szlaczków, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A potem w 1957 roku, czyli w roku mojego urodzenia, ówczesny architekt naczelny Warszawy Alfred Ciborowski zamarzył sobie, że zrobi taką arterię komunikacyjną i przedłuży dzisiejszą ulicę Anielewicza przez cmentarz żydowski i połączy ją z Młynarską i że będzie taka arteria. Że to w ogóle jest fajnie, bo po co taki cmentarz, prawda, żydowski? Przecież nie ma Żydów, już w ogóle nie ma po co utrzymywać czegoś takiego. Drzewa na, i to była najstarsza część cmentarza, prawda? Drzewa zostały już poznaczone czerwoną farbą do wycięcia, prawda? No były naprawdę protesty, mocne protesty i dzięki Bogu to zostało zatrzymane. Więc to jest kolejny przykład zapominania o getcie i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę nie było tak, że się od razu ludziom mieszkającym na Muranowie duchy muranowskie zjawiały, prawda? I że te duchy, że wszyscy są prześladowani tymi duchami i że skarby. Nikt naprawdę nic nie wiedział. Ja o tym mówiłem, powtórzę to. Na duchy muranowskie trzeba sobie zasłużyć, żeby one się pojawiły. Ono się pojawiało tylko wtedy, jeśli my zdajemy sobie sprawę, co to jest za miejsce. My musimy najpierw wiedzieć, my musimy się pochylić nad tym miejscem i dopiero można mówić o jakichś duchach, prawda? Więc ja nic nie wiedziałem. A jak wyglądało to olśnienie? Bo ono też nastąpiło, z tego co pamiętam. Tak, nie, to był przypadek. Ja naprawdę do czasu studiów nie miałem pojęcia w ogóle, gdzie mieszkam, co to jest za miejsce, prawda? Nie wiedziałem, nie wiem, nie nazywałbym tego olśnieniem, ale jeśli pani pyta się o jakiś moment, to zawsze jest jakiś moment, prawda? To ja myślę, że to był taki moment, rzeczywiście mogę wskazać taką sytuację. Teatr, w ogóle teatr w życiu człowieka jest bardzo ważny, prawda? Spektakl teatralny. Czasami potrafi zmienić życie i mnie zmienił życie. Taki spektakl, można powiedzieć, bo ja wracałem z Teatru Powszechnego ze spektaklu Rozmowy z katem. Rozmowy z katem. Wiem, że jest tutaj z nami córka pana Moczarskiego. Pozdrawiam ją serdecznie. I te rozmowy z katem. Wracam sobie do domu autobusem na Muranów, na Anielewicza i po prostu mijamy tam takie tam ulice, tabliczka, tu jest Nowolipie, tu są Nowolipki, tam jest i takie ulice, o których się w tym teatrze mówiło. No. Ja sobie wtedy wtedy sobie jakby skojarzyłem, gdzie ja mieszkam, że Nowolipie, Nowolipki, Zamenhofa. No to był taki moment może, no. Niesamowite. I zacząłem drążyć. Niesamowite. Ile pan miał wtedy lat? A ile się ma lat, jak się jest na pierwszym roku studiów? Ciekawe, jestem już nie 20, pamiętam. 20 parę. Okay. No 20 parę. 20 parę lat. Tak. Można żyć na Muranowie i nie wiedzieć.
Każdy ma jakąś taką swoje miejsca na tych żydowskich ulicach, które go fascynują. W moim przypadku to jest na przykład, jak mówimy o Chłodnej, to jest Chłodna 20, kamienica Chłodna 20. Bardzo liczę, że czytając tę książkę się czegoś więcej dowiem. Pan wie praktycznie wszystko już, ale czy są, proszę czy tak, jest proszę coś... Proszę tak nie mówić, nikt a więc nie właśnie, wie. Czy jest coś, czego pan, zgłębiając historię tych żydowskich ulic, co pana dręczy i co by pan chciał, jakąś zagadkę rozwikłać, ale jeszcze pan do tego nie dotarł? Jest coś takiego, co jest, daje panu spokoju? Jest. Co to jest? Ja bym chciał zrobić taką listę lokatorów. Listę lokatorów. Po prostu ja bym chciał mieć taką bazę danych i taką tabelkę i mieć na przykład sobie taką no, taka krochmalna 19. Parter, pierwsze piętro, drugie piętro. Nazwiska. I tak dalej, i tak dalej. Zacząłbym od tych 12 ulic, skromnie, od tych 12. Mówię absolutnie serio, to bym chciał. Sporo nazwisk znam, sporo adresów znam, ale to są naprawdę bardzo nieliczne przypadki. Może poprosimy ostatni fragment? Nowolipki. Dom frontowy przy Nowolipkach 52 według Jarosława Zielińskiego został wysadzony w powietrze po lipcu 1944 jako ostatni na całym wschodnim odcinku ulicy. W niezburzonych oficynach Niemcy zakwaterowali oddziały ochrony składnicy zrabowanych w getcie mebli, przechowywanych w kościele świętego Augustyna. Po wojnie mieściły się tam biura i pracownie projektowe państwowego przedsiębiorstwa budowlanego Budowa Osiedli Robotniczych i pomieszczenia użytkowane przez Biuro Odbudowy Stolicy. Od lutego 1945 sekretariat Biura Odbudowy Stolicy został przeniesiony z Kowelskiej na Pradze do kamienicy przy ulicy Chocimskiej 33. Po 1956 roku oficynę siłami przyszłych lokatorów zaadoptowano na dom mieszkalny. Dziś prócz mieszkań prywatnych mieści się tam kolektyw UFA, Fundacja Centra, gdzie feministyczna społeczność Muranowa organizuje spotkania i imprezy kulturalne, pogadanki i szkolenia, na przykład znakomity projekt Internet od kuchni. Kiedy na Nowolipkach ludziom nie śniło się jeszcze o internecie, wydarzył się tutaj cud. Na wieży kościoła świętego Augustyna objawiła się świetlista Matka Boska. Stało się to 7 października 1959 roku, niemal dokładnie 10 lat przed zainstalowaniem na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles pierwszego węzła sieci ARPANET. Advanced Research Projects Agency Network, bezpośredniego przodka dzisiejszego internetu. A więc Matka Boska ukazała się na wieży. Witold Dąbrowski w książce O cudzie na Nowolipkach przytacza relacje świadków. Pan Ireneusz, urodzony 1929. Na szczycie wieży widziałem dokładnie, wyraźnie postać Matki Bożej w świetlistych, długich szatach, która miała na głowie widoczną aureolę i rozłożone ręce, wyciągnięte przed siebie, skierowane w stronę modlących się przed kościołem ludzi. Pani Elżbieta, urodzona 1951. Widziałam Matkę Boską na wieży kościoła. Cała jej postać przepięknie jaśniała, a wokół głowy miała aureolę, po której poruszał się jasny punkcik, gwiazdka, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pani Ludwika, urodzona 1927. Zaczęłam patrzeć w niebo i zobaczyłam postać Matki Boskiej. Była cała w obłoku, nad głową miała koronę ze złotych gwiazdek. I tak trwało niemal do końca października. Tłumy warszawiaków i przyjezdnych gromadziły się wokół kościoła. Zablokowano pobliskie ulice. Zrobił się szum na całą Polskę. Milicja usiłowała utrzymać porządek. Zatrzymano ogółem 766 osób, tylko połowę stanowili mieszkańcy stolicy. Wśród zatrzymanych było 52 duchownych. W areszcie osadzono 602 osoby, a 164 po przeprowadzeniu rozmów zwolniono. Winnych ukarano grzywnami. Okazuje się, że na socjalistycznym Muranowie oglądanie Matki Boskiej na wieży było przestępstwem. Służba Bezpieczeństwa prowadziła działania operacyjne z wykorzystaniem agentury, także wśród księży.
cudem zainteresowały się zachodnie agencje prasowe. Polskie gazety ironizowały, ale cud opisywały. Ekspres Wieczorny pytał pryncypialnie, komu i czemu ma to służyć, czyli o cudzie na Nowolipkach. Nad wieżą latał helikopter, z ziemi oświetlano ją reflektorami, nic nie pomogło. Wreszcie złocistą kulę pokryto smolistą farbą. Proboszcz parafii świętego Augustyna studził emocje wiernych, twierdząc w oświadczeniu, że wypadek światła na naszej wieży można sobie wytłumaczyć w sposób naturalny. Potwierdziła to swoim autorytetem warszawska kuria metropolitalna w komunikacie z 15 października 1959 roku, oświadczając z całą mocą, że występujące w ostatnich dniach zjawisko świetlne na wieży kościoła świętego Augustyna na Nowolipkach tłumaczy się jako zjawisko naturalne. Kuria zwróciła się do wszystkich wiernych, aby zachowali spokój i unikali masowego przybywania do kościoła świętego Augustyna. Nie widziałem cudu. Nie mogłem. Miałem wówczas 2 lata. Ale mam głębokie przeświadczenie, że na złotej kuli, z której wyrasta krzyż, nikt nie stał. Bardzo chciałbym, żeby tam była świetlista Matka Boska, żeby tam była wtedy. Chciałbym, żeby miała rozpuszczone długie włosy, powiewające na wietrze. Żeby z wysokości wieży ogarnęła spojrzeniem cały Muranów. Żeby chociaż odprowadziła wzrokiem ludzi idących Nowolipkami i wszystkimi innymi ulicami getta. Być może ostatecznie znaleźli się w Dolinie Jozafata. Ja wiem tylko, że szli na Umszlakplatz i odjeżdżali w bydlęcych wagonach prosto do komór gazowych Treblinki. Chciałbym, żeby świetlista Matka Boska pokazała się na tej kuli pod krzyżem. Ale złota kula wtedy i potem pozostała pusta. Chociaż rozmodlony tłum widział to inaczej. Dodajmy, że ten cud nie został oficjalnie uznany, prawda? Przez Kościół. Ale żyje w pamięci Muranowian. Trochę czasu minęło od poprzedniej książki o ulicach żydowskich Warszawy, od książki o getcie warszawskim jeszcze więcej. Czy coś się w międzyczasie zmieniło w pana postrzeganiu tych miejsc? Bo sam Muranów i teren dawnego getta się bardzo zmienił, przynajmniej w ciągu ostatnich 10 lat. Tak, zmienił się, wyrastają takie jakieś takie wieżowce szklane, jakieś takie, w ogóle się w tym nie odnajduje tam w tej przestrzeni, szczególnie na Marleskiego, przepraszam, na Jana Pawła. Tam są takie jakieś z Dubaju, takie rodem wieżowce, to jest jakaś obca dla mnie przestrzeń, ale no, czy coś się zmieniło w postrzeganiu tego miejsca? Jest mi coraz bardziej smutno. To się zmieniło. Wydawało mi się wcześniej jakoś tak, nie wiem, byłem taki bardziej nakręcony, wcześniej taki jakiś taki pełen energii, właśnie tam grzebałem, pisałem. I oczywiście robię to cały czas, no. Ale jest mi coraz bardziej smutno. No, to się zmieniło. Jakoś tak smutno mi jest. Czyli pan nie ma tego, że patrzy się na te same miejsca i one obojętnieją? Z tym tak nie jest? Nie, one nie obojętnieją. No nie, tylko jest mi coraz bardziej smutno, jak na nie patrzę. Nie wiem dlaczego. No. Szczególnie teraz, szczególnie ostatnio. Szczególnie naprawdę jest mi bardzo smutno. I jestem bardzo zaniepokojony. I tak bym chciał bronić tego Muranowa, tej pamięci muranowskiej, tej pamięci nie tylko muranowskiej, tej pamięci w ogóle. No bronić przed tymi ludźmi, którzy tam w tych zabłoconych butach tutaj wchodzą i to jest straszne, przykre. No. Dlatego jest mi smutno. No w tym miejscu może to być rzeczywiście bardziej odczuwalne. A czy przez to, że trochę jest panu bardziej smutno i dostrzega pan tam różne rzeczy, których wcześniej nie było. Jakieś modyfikacje, bo ja też książkę dzisiaj dostałam pierwszy raz do ręki. Uległy też rozdziały, które były w poprzedniej edycji. Coś pan tam dopisał, zmienił, czy jest tak, jak było? No strasznie pani drąży, tak. To muszę. Modyfikacje, no.
Tak, no były modyfikacje. Tak, dopisałem tam parę rzeczy. No. No, czy czytelnicy dostaną to samo, czy jeszcze jakieś mogą sobie wyszukiwać tam i porównywać poprzednie wydanie z tym rozszerzeniem? No to jest jakieś obsesyjne, no chyba nie wierzę, żeby ktoś miał jedno wydanie, drugie wydanie i porównywał. Nie. Nie, no generalnie w tych starych ulicach no nic takiego fundamentalnego się nie zmieniło. No powrzucałem tam jakieś nowe cytaty, powiedzmy, czy jakieś fakty, które odnalazłem, ale to są naprawdę drobiazgi. Nowe ulice są ważne, bo są nowe i składa się to wszystko na nową całość. W tym sensie nową, że jednak jakby taki zakres tej pierwszej publikacji był nie tylko skromniejszy, prawda, ilościowo, ale też chyba nie miał takiego oddechu, właśnie jaką ma ta książka. Dlatego jest tytuł zmieniony i mi się wydaje, że ona jest w sumie jest inna, chociaż tam grają pewne tony, które się pojawiły wcześniej. Jeśli Państwo kochają muzykę, jeśli Państwo się jakby wsłuchują w muzykę i w klasyczne utwory muzyczne, klasyczne absolutnie, to można powiedzieć, po co słuchać ciągle tego samego? No po co chodzić do filharmonii? Wiesz, ja to znam. No Beethovena, Mozarta, Bacha, no, to jest wszystko to samo. Ale to nie jest to samo. No. Każdy, kto naprawdę lubi muzykę, wie, że to nie jest to samo, że wykonanie nie jest tym samym. Więc w tym sensie ta książka, która ma w sobie części, które generalnie zachowują swoją jakby konstrukcję i zawartość, to sprzed ilu? Kiedy tam ta się ukazała? W 2011 roku, to naprawdę... 6 lat, tak. To naprawdę nie zmienia tego, że mam nadzieję, taka jest moja intencja, że ta całość jest nowa. Ona trochę inaczej brzmi. To jest trochę inna kompozycja. No. I teraz trzeba dobrego dyrygenta, żeby to zagrać. Ostatnie pytanie, żeby była pętla. Powiedział Pan tutaj w tym wywiadzie, którego myślę, że większość z Państwa nie zna, coś bardzo ważnego, że Pana stan to Muranów. Może Pan powiedzieć, co to znaczy i czy nadal to tak wygląda? Tak, myślę, że tak. No, co to znaczy? No to, wie Pani, każdy ma swoje miejsce, prawda? I to miejsce określa nie tylko tożsamość człowieka, ale w ogóle taką ontologię jego, powiedział. Prawda? Ktoś... Znaczy to jest ten byt, prawda, z którym się identyfikujemy, który jest nami samymi. To jest bardzo ważne, dlatego ten Muranów, tak, bo to jest naturalne, no bo ja się tam urodziłem, no bo to nic jakby nie, to nie żadna wyrafinowana konstrukcja, prawda, no tylko dlatego, no i jest to mi bliskie i dlatego nigdy nie wyjadę z tego kraju, no po prostu zostanę tutaj. Ja dziękuję. Zapraszam Państwa teraz do zadawania pytań. Mam takie pytanie. Napisał Pan bardzo dobrą książkę, biografię ulic. Czy ma Pan w planie napisać biografię jeszcze innych dzielnic, innych ulic, ponieważ niedługo zostaną nam tylko archiwa. Zniknęło całkowicie Śródmieście. W środku miasta mamy dół z Pałacem Kultury. Ulica Złota akurat wpada wprost we wrota Pałacu Kultury. Ulica Chmielna w 50% nie istnieje. Chyba już nikt nie wie, gdzie była ulica Wielka. Ulicy Zielnej nie ma, ale mogą powstać biografie. Tak jak Pan stworzył, prawda, spisał, chodząc, błądząc po mieście, powstała ta właśnie praca. Że tak powiem, no, jest to któraś z kolei zagład miasta. Budując na przykład Plac Konstytucji, zniknęła połowa ulicy Lwowskiej. Z tyłu tam na zapleczu sklepu muzycznego coś tam się dzieje i odnawia. Poza tym dzieją się dziwne rzeczy. Na Placu Zamkowym
powstała stodoła taka. Też to nie wiadomo, co to jest, także trudno będzie pisać o biografię, prawda, no ale mając praktykę po tym wszystkim, mając zdolności i znakomity zespół, prawda, myślę, że pan to kiedyś zrobi, że to będzie ku uciesze i zadowoleniu wszystkich. Dziękuję i cieszę się, że się tutaj znalazłem dzisiaj. No to ja panu bardzo dziękuję. Nie, ja już chyba nie będę pisał dalszych biografii, natomiast chcę powiedzieć, że mnóstwo ludzi to robi. Jest całe grono fantastycznych warszawianistów, prawda? Pan Jarosław Zieliński, który kilkanaście tomów atlasu architektury dawnych ulic i placów Warszawy wydał i jeszcze będzie wydał, bo nie jest on skończony, prawda? Nie jest on skończony jeszcze. No więc to są bardzo szczegółowe monografie poszczególnych ulic. Pan Jerzy Majewski, który od lat, nie wiem już ile, no dziesiątków można powiedzieć, prawda? Pisze swoje znakomite felietony o Warszawie, o tych właśnie miejscach warszawskich, o ulicach warszawskich. Też ten klucz ulic jest u niego bardzo ważny i adresów konkretnych, więc ta praca postępuje, tak. No, staramy się to robić, dokumentować. Jeszcze jedno pytanie. Mi jest trochę głupio, bo jestem kolejną osobą, która zapyta pana o to, czy napisze pan biografię czegoś, ale muszę powiedzieć, że w pewien sposób utożsamiam się z tą jakby taką odkrywczością i pańską historią, bo ja urodziłam się i wychowałam w Falenicy i też miałam takie poczucie, że bardzo się utożsamiałam z tym, co pan powiedział. Nikt nic nie wiedział, nikt o niczym nie mówił. Miałam 21 lat, kiedy dowiedziałam się właściwie skąd jestem. I skoro pan już ma dosyć pisania tych biografii, a ja żałuję, bo uważam, że oczywiście wskazał pan wspaniałych autorów, ale myślę, że też chodzi o pewien styl, o pewną swadę, o pewną bardzo specyficzną międzygatunkową narrację jakiegoś takiego eseju połączonego z dobrym wyborem ilustracji, takim też poruszającym. Myślę, że stąd tęskna dla czytelników, żeby popełnił pan tych biografii więcej. Czy mógłby pan w takim razie, mogę spytać tylko jeszcze raz, czy nie myślał pan o tym, żeby na przykład zacząć archeologicznie badać linię otwocką, a jeżeli nie, to czy mógłby pan na przykład natchnąć do tego jakiegoś swojego kolegę? Dziękuję. No tak, no jest mnóstwo rzeczywiście rzeczy do opisania. Dziękuję pani za to podzielenie się tym doświadczeniem właśnie takiej niewiedzy. To jest bardzo chyba częste i ważny jest ten moment takiego wyjścia z tego, prawda? Tego przebudzenia się, to jest fajne. Może coś napiszę jeszcze takiego właśnie warszawskiego, natomiast ja mam też sporo innych rzeczy do pisania i różnych planów i zaczętych rzeczy i tak dalej, także ale Warszawa zawsze pozostanie moim miejscem i Muranów. To ja jeszcze mam pytanie na koniec. Przypomniałam sobie o tym. Mówiliśmy o archeologii miejskiej, ale też są ludzie, zwłaszcza właśnie na terenie tych wszystkich dawnych żydowskich ulic i getta Muranowa szczególnie, którzy tę archeologię miejską traktują dosłownie i zbierają okruchy, ponieważ mimo, że na powierzchni pozostało niewiele, to ziemia cały czas mówi i wyrzuca różne okruchy. I ludzie zbierają. Nawet ostatnio dowiedziałam się, że jest dziewczyna, która zrobiła sobie biżuterię dla siebie z kawałków żywicy, kawałków drewna, które znalazła gdzieś tam w wykopie, poprosiła robotników, żeby jej dali. Teraz jest taki plan, żeby objąć ochroną całkowitą, konserwatorską, nie to, co jest nad ziemią, tylko to jest co jest pod ziemią na Muranowie. Co pan sądzi o tym? Czy to powinno być tak, że wszystkie te okruchy trafiają właśnie gdzieś do instytucji powołanych do zajmowania się tą spuścizną, czy tę archeologię miejską można by nadal uprawiać? Dziękuję za to pytanie, bo mam parę ciekawych rzeczy państwu do powiedzenia w związku z tym.
Zaczynając od tej ochrony konserwatorskiej i mam przywilej być w gronie ekspertów, którzy właśnie na prośbę miejskiego konserwatora zabytków zajmują się właśnie legislacją, wprowadzeniem takiej prawnej właśnie sytuacji, która chroni tą spuściznę, która jest pod ziemią. Właśnie pod ziemią. To jest ważne, bo wszyscy wiemy, że ten prawdziwy Muranów, ten dawny Muranów, ten gettowy Muranów jest pod... On jest, tylko że on jest pod ziemią. I rzeczywiście ciągle coś tam wyłazi z tej ziemi. I niestety też szczątki ludzkie. Szczątki ludzkie. Jakiś czas temu odnaleziono, to jest w ogóle niesamowita historia, jeśli Państwo o tym nie wiedzą, to ja o tym powiem, bo to jest coś niebywałego. Odnaleziono na obecnym terenie, powiedziałbym północno-zachodnim kawałku ogrodu Krasińskich, którego przed wojną nie było, tylko tamtędy biegła ulica Świętojerska. Odnaleziono tam przy jakichś pracach ziemnych sklepienie piwnicy, a w tej piwnicy dwa szkielety zwrócone do siebie i między tymi szkieletami była miska metalowa i w tej misce była taki skamieniały kawałek chleba. To jest coś niebywałego. I to wszystko jest, ta miska i ten chleb jest w magazynach Żichu, to jest ocalone. Sprawa szczątków ludzkich jest jakoś inaczej prawnie regulowana i przyznam się Państwu, że ja nie wiem, co się stało. Wydaje mi się, że one zostały pochowane po prostu. Natomiast takie rzeczy są pod spodem, więc trzeba to objąć ochroną i ja oczywiście będę robił wszystko, żeby to się stało. Natomiast ta archeologia muranowa, ja ją zaczynam uprawiać. Właśnie jakby przechodzę z biografii ulic, znaczy przechodzę z powierzchni ulic pod powierzchnię i chcę powiedzieć Państwu, że będę przygotowywał wystawę czasową w Muzeum POLIN, która będzie otwarta w kwietniu 1920 roku, jeśli w ogóle to muzeum będzie istnieć, prawda? Miejmy nadzieję, że będzie istnieć. To będzie wystawa o rzeczach, to będzie jeszcze inaczej, to będzie wystawa o Muranowie, o historii Muranowa, o tej północnej dzielnicy i właśnie o historii Muranowa, a nie tylko o getcie i wyeksponujemy tam te rzeczy, które zostały wykopane z podpowierzchni gettowej i te rzeczy są zgromadzone w magazynach POLIN. Ja te magazyny już dobrze poznałem. Ja te różne pudła, w których są te rzeczy, przerzucałem. Tam jest około 6,5 tysiąca jednostek archiwalnych tak zwanych. Tak. Opisanych do tego stopnia, to znaczy jakby to katalogowanie wciąż trwa, ale już stan jest taki, że są tam dwa rodzaje tych artefaktów. Jeden, już nie pamiętam tej terminologii, ale jeden rodzaj to są te przedmioty, które dadzą się zidentyfikować jako osobne, indywidualne przedmioty. Kawałek porcelany, kawałek talerza, łyżka i coś takiego. A druga kategoria to są tak zwane obiekty miałkie, chyba tak to się nazywa w archeologii, które są w takim rozproszeniu, w takim jakby stanie, że już nie da się ich zindywidualizować. To jest po prostu taki pył, prawda, rozsyp taki czegoś. Wiadomo, że to nie jest ziemia, tylko to są kawałki jakichś przedmiotów. I tych obiektów jest mniej więcej 6,5 tysiąca. One są w ten sposób skatalogowane, że wiemy, skąd pochodzą. One wszystkie, prawie wszystkie, pochodzą z dwóch odkrywek archeologicznych, które były robione przy budowie gmachu Muzeum POLIN. W 1998 roku była pierwsza i w 2000, nie wiem, już nie pamiętam, 11 chyba, 10 była druga. I z tych dwóch podstawowych, jakby takich archeologicznych wykopalisk
pochodzą te obiekty, one są właśnie skatalogowane i jakby numery posesji są tam przyporządkowane, także wiemy co. I moja koncepcja polega na tym, żeby jakoś wyeksponować te przedmioty w przestrzeni, żeby wyjść z nimi poza gmach muzeum i żeby je umieścić w tych miejscach, z których one pochodzą. I mogę to powiedzieć już teraz, bo jesteśmy umówieni i to jest oficjalne. W ogóle ta wystawa, za chwilę podpiszę umowę na tą wystawę, więc no mówię, to jest oficjalna sprawa. Ale też jestem bardzo szczęśliwy, że będę mógł współpracować z Arturem Żmijewskim. I on pomoże jakby zainstalować te przedmioty w przestrzeni po prostu. Zastanawiamy się nad tym teraz, jak to zrobić, ale chcielibyśmy, żeby te przedmioty, żebyśmy się spotkali z tymi przedmiotami, z tymi rzeczami, żeby one już nie były dalej ani anonimowe, ani gdzieś tam wyrzucone na śmietnik, ani gdzieś zakopane w ziemi, ani takie, o których już nikt nie wie, nie pamięta i nigdy nie będzie pamiętał. One muszą wyjść na powierzchnię. One muszą się wydobyć, one muszą wyjść nam na spotkanie i my musimy wyjść na ich spotkanie, bo przecież to jest jedyne spotkanie, na które my już możemy liczyć. A rzeczy powodują, że ludzie mówią. Znaczy jak Ziemia mówi, to ludzie też zaczynają mówić. Był taki projekt pod tytułem The Cut w ramach rezydencji artystycznych w Polinie. 2 lata temu, gdzie artyści wycięli taką dziurę w muranowskiej ziemi przy ulicy Karmelickiej, otworzyli ją. Nie znaleziono tam niczego szczególnego, tylko właśnie jakieś miałkie fragmenty poprzedniego życia, ale mieszkańcy, którzy przechodzili obok, zatrzymywali się przy tym wykopie i zaczynali opowiadać swoje historie. To było niesamowite, bo dzielili się właśnie podobnymi odkryciami albo jakimiś wspomnieniami z dzieciństwa, gdzie się znajdowało różne fragmenty poprzedniego życia. Więc bardzo, bardzo ciekawe, myślę, będzie ta wystawa i dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Noc też będzie długa, przynajmniej moja. Ja będę na pewno czytać teraz tę książkę i mam nadzieję, że Państwo też tak spędzą wieczór. Dziękuję.